Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 2 października 2023 roku. Anno Domini, albo 17. Rabia la Lawal, 1445 roku po Hijri. Natomiast dla tych z Państwa, którym nie pasują te dwie poprzednie daty, a jest cała, cała spora grupa, to widać po niektórych komentarzach, szczególnie dotyczących Izraela, to reszta ma święto Birkat, Kochanim, ale pewnie w tej chwili nie ogląda, bo stoi gdzieś pod ścianą płaczu. Także dzisiaj są święta w Izraelu, mamy tam bardzo dużo różnych fajnych i niefajnych, no, dla nas bardzo często zabawnych wydarzeń, mamy owieczkę, która uda, miała udawać jak niątko, które miało być złożone w Świątyni, właściwie na wzgórzu świątynnym, jako ofiarę. Mamy kontrowersyjnego rabiego z jego, z jego bardzo ciekawym komentarzem, nawet specjalnie o tym opowiem odrębnie. Także tam jest wesoło, dzieje się. Natomiast ja Państwa bardzo serdecznie witam na moim podcaście. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim nowym patronom, a i wszystkim tym, którzy nie zapomnieli o odnowieniu patronatu. Czyli warto do tego wzywać. To Państwo sobie dzięki temu przypominacie albo stajecie się nowymi patronami. Dziękuję za to jeszcze raz. Dziękuję również za tą cudowną zbiórkę na kompa, już ponad 23% udało się zebrać, to możecie Państwo wejść na Patronite'a i tam znajdziecie odpowiednie linki. Jeszcze z takich ważnych spraw organizacyjnych dzisiaj będzie sporo fatw, bo i mamy też przynajmniej trzy tematy podstawowe. Pierwszy z nich to oczywiście to, co się wydarzyło w Kongresie Stanów Zjednoczonych. O tym jednak, pomimo tego, że już to, tymi sprawami ukraińskimi Państwo zdaliście się być znudzeni, ale jakoś musimy o tym opowiedzieć, tak? To nie jest rzecz, którą można pominąć, tym bardziej, że w tej chwili na, ta kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych ewidentnie nabiera tempa i widać, że rozwija się to w dosyć nieprzewidywalnych, jednak nawet przez komentatorów amerykańskich zawodowych komentatorów amerykańskich kierunkach. Mamy sprawę drugą, to jest sprawa oczywiście wielkiego zamachu, albo inaczej zamachu, który odbił się szerokim echem w Turcji. Bo czy to był wielki zamach? To na szczęście, na szczęście nie. I nie tylko w Turcji mamy. Też sprawę Gabonu, mamy sprawę właśnie Izraela i tej wypowiedzi kontrowersyjnego rabina. Także za chwileczkę zaczynamy. To chyba wszystkie sprawy, zresztą, organizacyjne. Proszę Państwa, pierwszy temat chyba temat najważniejszy. Ukraina pozostaje bez wsparcia. Kongres zdecydował się w prowizorium budżetowym na przeznaczenie dla Ukrainy 0 miliardów dolarów. Co prawda, to 0 miliardów obowiązuje przez 70 kilka dni, w tej chwili będzie chyba 73, bo to jest prowizorium budżetowe, no ale tak czy inaczej musimy odpowiedzieć o tym, o co chodzi, co tam się takiego wydarzyło. I faktem jest, że w tym czasie, czyli od dnia dzisiejszego aż do tego dnia, kiedy zostanie przyjęta kolejna ustawa, być może to jest ustawa już budżetowa, być może jest jeszcze jedna furtka, być może jeszcze jedna ustawa, tak jak gdyby wyspecjalizowana, to do tego momentu. Generalnie amerykańska administracja nie może przekazać pomocy Ukrainie. A w każdym razie na pewno nie w takiej wysokości i w takiej formie, jak sobie życzyła. W sumie są, pojawi, pojawiły się różne kwoty. Minimalna kwota, którą dyskutowano do ostatniej chwili, to było 6 miliardów dolarów z 24, które chciał przeforsować biały dom, to się po prostu nie udało. Zawirowania w izbie były bardzo, bardzo poważne i właśnie o nich chciałem Państwu powiedzieć, bo to jest z jednej strony mamy z jednej strony mamy sprawę Ukrainy jako No, nope. Coś, co jest obligacją aktualnej administracji, a z drugiej strony Ukraina, i to jest chyba najważniejsza teza, którą chciałem Państwu powiedzieć, Ukraina ewidentnie będzie jednym z podstawowych tematów kampanii wyborczej. Zresztą decydującym być może o wyborze przyszłego prezydenta. Zresztą trochę tak podobnie jak w Polsce, że jednak to sprawa ukraińska jest dużo ważniejsza niż wszystkie te inne sprawy, które pojawiały nam się na scenie politycznej w ostatnich tygodniach, tak? czyli sprawa pomocy, braku pomocy, pomocy warunkowej czy bezwarunkowej, wysokości. Tej pomocy samego zachowania Ukrainy, jej takiego no, grania różnymi, różnymi państwami, różnymi sojuszami. To wszystko już było, tak? To wszystko, o wszystkim mówiliśmy, w związku z tym no, przejdźmy teraz do Stanów Zjednoczonych. No, generalnie to jest tak, że. Tutaj bohaterem, bohaterem tego całego dramatu jest Kevin McCarthy, prawda? Odpowiednik, on się nazywa Speaker, ale możemy używać określenia Marszałek, prawda? Więc to jest mniej więcej taka funkcja w parlamencie. Otóż Marszałek McCarthy, czy też Speaker McCarthy, który jest republikaninem. Do ostatniej chwili starał się zdążyć do przegłosowania prowizorium budżetowego w taki sposób, w takiej formie, żeby, nie, żeby jak gdyby nie doszło do obstrukcji części izby i żeby to nie zostało zablokowane. Bo gdyby to głosowanie zostało zablokowane, to wtedy zamykają się instytucje federalne. Czyli krótko mówiąc, zresztą to jest nie pierwszy raz. Takie rzeczy zdarzają się w Stanach Zjednoczonych no często przecież za poprzedniej kad kadencji. Też się zdarzały, a to jest dosyć duża katastrofa dla urzędników, którzy po prostu idą bez pensji na urlopy. To jest do w ogóle generalnie wszystkich wydatków, wydatków federalnych. Takie zamknięcie rządu, prawda, to tak się to ładnie nazywa, nie jest na pewno żadnym pozytywnym komunikatem. I to uwaga, nie jest pozytywnym komunikatem nie tylko dla administracji, ale również dla poszczególnych przecież stanów. Gdzie z tego budżetu federalnego nawet opozycja, czy nawet bardzo chętnie opozycja, jednak korzysta, i, i tu trudno jest wytłumaczyć w swoim okręgu wyborczym, dlaczego głosowałem za zamknięciem, a w związku z tym ludzie u nas nie mają chleba. No to już tak oczywiście trywializuje trochę, ale to mniej więcej tak rzekomo ta dyskusja wygląda, więc nie jest to takie oczywiste. Znaczy, krzywdę, jeżeli wy, wyrządza opozycja, doprowadzając do tego za, takiego zamknięcia rządu, ta krzywda dotyczy, nie tylko samej administracji. Oczywiście administracja jest Obwiniana o to, że przygotowała zły budżet, niedobry budżet, nieprawidłowy budżet, no ale tak czy inaczej, albo że nie poszła na odpowiednie kompromisy, wtedy nie spełniła naszych słusznych żądań, no ale tak czy inaczej jest to po prostu sytuacja mocno niekomfortowa. Komentatorzy amerykańscy, bo do nich się będę odnosił, to są, ja sobie przejrzałem od prawicy do lewicy wszystkie media amerykańskie, tam jest dużo takich nadwornych komentatorów, oni przed jeszcze tym zamknięciem rządu, potem w trakcie, a teraz po, właśnie próbują wydawać takie sądy, kto wygrał, kto przegrał, Przegrał, jak to się w ogóle odbije na późniejszych, na późniejszych też na sondażach, prawda, na późniejszych wyborach politycznych, więc to nie jest tak, że, że to jest sprawa trywialna, to rzeczywiście była wielka, wielka debata i jednym z elementów tej debaty była sprawa ukraińska. Po pierwsze, rzekomo było tak, że administracja, mówię rzekomo, czyli na podstawie tych, tych już komentarzy, no bo takiego oczywiście komunikatu administracja nie wydała, że Biden był gotowy do tego, żeby rzeczywiście doprowadzić do tego zamknięcia rządu, po to, to również, żeby pogrilować trochę też opozycję, pogrilować też republikanów, którzy no, nie mieli tutaj za bardzo mocnych kart. To znaczy, jedyną rzeczą, którą właśnie stawiali jako tą podstawową przeszkodę, to jest to, że mamy znowu przepychane przy okazji tej ustawy wydatki na Ukrainę i to w wysokości 24 miliardów dolarów potem ta od razu mówili liczba spadła do 6 2004 to był ten jak gdyby pierwsze żądanie, pierwsze żądanie administracji no ale istotą tego tak naprawdę była sprawa braku kontroli nad tymi wydatkami. Zresztą, już państwu o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, znaczna część republikanów takim pod przywództwem takiego Mata Getza z Florydy to, jest, to są Nazywamy ich umownie Trumpistami, tak, żeby już nie mówić, nie, nie mówić, jakoś nie omawiać dokładnie ich poglądów. Załóżmy, że oni są Trumpistami, prawda? Czyli są jak gdyby tym prawym skrzydłem w partii republikańskiej. Oni zresztą dość słusznie podnoszą dwie kwestie. No, oczywiście, abstrahując od różnych tam prorosyjskich, prorosyjskich haseł, które też się gdzieś u nich pojawiają, generalnie bezsensowności wojny, America First, prawda, po co gdzieś następną wojnę rozpoczynamy i tak dalej, ale to, to akurat tu nie było podnoszone, od razu zaznaczam. Oni bardzo sprytnie i mądrze podnoszą kwestię braku kontroli nad tymi wydatkami. To jest to, o czym zresztą już mówiliśmy w czasie tej dyskusji, gdzie, gdzie Amerykanie bardzo ochłodzili, jak gdyby, te swoje relacje w, z Łańskim w porównaniu z tym, co było rok temu. No ale właśnie to ze względu między innymi na tą dyskusję. Po tym wskazuje się właśnie, że to są, że te wszystkie skandale korupcyjne, to wszystko, co zostało wystosowane przez administrację jako żądanie, znaczy żądanie, przepraszam, tezy do dyskusji tak, to, o czym ja obszernie już Państwu bardzo i bardzo dokładnie opowiadałem, to wszystko jest właśnie kontekstem tej debaty budżetowej, ponieważ republikanie mówią: No, nie ma żadnej kontroli, jest korupcja, w związku z tym tak naprawdę wkładamy pieniądze. Te pieniądze nie wiadomo, gdzie trafiają. Być może część trafia na front, ale też nie mamy, nawet jeżeli, są to, pieniądze, jeżeli to są środki przekazywane w sprzęcie, to też nie wiadomo, ile tego sprzętu tak naprawdę trafia do wojska, ile po prostu jest gdzieś sprzedawanego gdzieś dalej na rynku wtórnym, bo i takie są, takie możliwości jak najbardziej są. Więc i takie wątpliwości, zresztą są. Więc republikanie mówią, należy bardzo dokładnie przeprowadzić po pierwsze kontrolę tych wydatków, znaczy na co one są i czy one rzeczywiście są, trafiają te pieniądze tam, gdzie miały trafić. No i druga kwestia, to jest kwestia samych, samych instytucji ukraińskich, ponieważ jeżeli to jest to pomoc gospodarcza, to praktycznie jest 90% pewności, że to zostanie się tam rozkradzione przez całkowicie skorumpowany system administracji ukraińskiej. To jest mniej więcej taka teza. I zresztą właśnie dlatego w odpowiedzi na to administracja Bidena wysłała ten słynny dokument, który, w którym domaga się reform, tak? czyli odpowiada jak gdyby na żądanie republikanów. No ale republikanie absolutnie. Nie zgadzali się na to dalej. Znaczy, cały czas, cały czas uznawali, że to jest i tak za mało. Znaczy, nie, nie mówię o wszystkich Republikanach, o części Republikanach. I to jest tak, że że McCarthy, to się wskazuje, że generalnie no, doprowadził do tego, że ta ustawa o wydatkach tymczasowych, dokonał takiej wolty, została przyjęta 335 głosami do 91 głosów. Bardzo ważną rzeczą jest to, że więcej poparło ją demokratów niż republikanów. W związku z tym, tutaj pan Gaetz już powiedział, że wystąpi o odwołanie marszałka McCarthy'ego, że jego kolaboracja z demokratami Przeszła wszystkie no, możliwe, możliwe granice przyzwoitości. Natomiast tutaj, McCarthy stwierdził coś takiego, że, że po pierwsze: Zamknięcie rządu będzie grało na niekorzyść republikanów, ponieważ oczywiście demokraci oskarżą tak naprawdę republikanów i tą ich niechęć do Ukrainy o tak naprawdę te zamknięcie tego rządu, prawda, czyli z, z, zablokowanie wszystkich wydatków, czyli to jest wytłumaczenie, które będzie też niezrozumiałe dla, dla elektoratu republikańskiego. To jest jak gdyby pierwsza teza i on się po prostu stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić. No i druga teza jest taka, że no jeżeli w takim razie przeszkodą jest Ukraina, to po tu wykreślmy Ukrainę. I rzeczywiście wykreślono Ukrainę. I to jest tak, że, że na przykład, oczywiście, z tego tekstu legislacyjnego zniknęły również niektóre propozycje, na przykład Republikanów, też w ramach kompromisu z Demokratami, na przykład ograniczenia imigracyjne i gwałtowne cięcia wydatków, czyli takie rzeczy, które znowu uniemożliwiają Demokratom, demokratom poparcie. A znowu wiedzieli, Demokraci wiedzieli, że jeżeli sprzeciwią się ustawie, to Republikanie będą twierdzić, że bardziej Zależy im na wysyłaniu pieniędzy na Ukrainę niż na finansowaniu amerykańskiego rządu. Prawda? Czyli postanowili uznać to rozwiązanie za zwycięstwo i przypisać, właśnie, demokraci sobie zasługę zmuszenia republikanów do rezygnacji z proponowanych masowych cięć wydatków i surowych ograniczeń granicznych. Prawda? Czyli tak, demokraci uznali, że jeżeli poprą McCarty'ego to przedstawią swojemu elektoratowi to jako zwycięstwo, no bo po pierwsze uniknęli cięć wydatków federalnych, więc wszyscy się cieszą jest więcej pieniędzy, przynajmniej ci, którzy są zwolennikami dużych wydatków federalnych. Po drugie, do swojego elektoratu, który jest jednak, składa się z, w dużej mierze też z migrantów, których, których rodziny tylko czekają z drugiej strony tego płotu. Prawda? Ograniczenia migracyjne nie, nie są popularne wśród demokratów, w związku z tym udało się to też wykreślić, więc tutaj wszyscy są Szczęśliwi. nas no, trzecia rzecz pokazują, że to tak naprawdę no, nie doprowadzili do zawieszenia rządu, więc w ogóle idąc na kompromis niby z propozycją republikańską, czyli jest wszystko ok. Natomiast, no, oczywiście, oczywiście, to, co zostało, to, co jest ciosem w demokratów i co właśnie w tej chwili dosyć rozpaczliwie próbuje przedstawić prasa prodemokratyczna. Jako sprytny zabieg i jako zwycięstwo, ale to jest policzek dla Bidena to jest oczywiście wykreślenie w ogóle sprawy ukraińskiej, czyli nie wpisujemy do prowizorium sprawy ukraińskiej, odsuwamy to wszystko i, i, generalnie, i generalnie czekamy, jak gdyby na, znaczy dajemy sobie czas teraz na negocjacje i wyłączamy, jak gdyby Ukrainę do osobnej ustawy. To nie jest jeszcze tak do końca prawda, ponieważ właśnie powiem, ta Ukraina jest, wróci prawdopodobnie przy okazji ustawy granicznej, o, czyli o ochronie granic, no ale tak czy inaczej jest problem z tym, że taki gorący kartofel, który sobie obie strony przerzucają. Czyli jest to oczywiście z punktu widzenia, z punktu widzenia. Już takich konsekwencji politycznych, to chyba warto o tym przede wszystkim powiedzieć. No, to jest oczywiście fatalny sygnał dla, dla Ukrainy i bardzo dobry dla Rosji. Natomiast Rosja będzie starała się wykorzystać to propagandowo jak tylko będzie mogła. No, to jest po raz, po raz pierwszy coś takiego się wydarzyło. Zełański przyjechał do ISP, dostał obietnicę, że wszystko będzie ok, prawda, że te pieniądze się znajdą, pieniądze się nie znalazły. Czyli no, jak gdyby na ołtarzu polityki wewnętrznej poświęcono na razie Ukrainy. Oczywiście, Jeszcze raz zaznaczam, wszyscy wskazują, że jest to tymczasowe, ale też nie ma żadnej gwarancji, co się będzie działo dalej. W tej chwili jest tak, że właśnie i właśnie kto wygrał i kto przegrał. no Przede wszystkim tak, no, Izba i Senat zatwierdziły w sobotę ową czystą ustawę o wydatkach tymczasowych, tak? czyli zapobiegając zawieszeniu rządu i kończąc w sumie trzy tygodnie takiego totalnego chaosu. Po drugie, jest tak, że ta uchwała, prawda, czy to prowizorium, finansuje rząd na obecnym poziomie wydatków do 17 listopada i zapewnia pomoc w przypadku klęsk żywiołowych. To jest fundusz 16 miliardów dolarów. Nie ma żadnego finansowania dla Ukrainy. Nie ma przepisów GOP, czyli Partii Republikańskiej dotyczącego bezpieczeństwa granic. Członkowie obu partii skrytykowali zresztą brak pomocy dla Ukrainy, a znowu konserwatyści narzekali, że sprawa bezpieczeństwa granic została nierozstrzygnięta i została jak gdyby pozostawiona do, dalszego, do dalszej rozmowy. Tak? Więc jak się no, prasa demok demokratyczna czy prodemokratyczna wskazuje, że przede wszystkim zwycięzcą tutaj tego jest czy marszałek, właśnie speaker Kevin McCarthy, który z jednej strony będzie oczywiście oczywiście e, niezwykle jest już w tej chwili atakowany i krytykowany przez twardogłowych konserwatywców właśnie za przedstawienie takiej czystej ustawy tymczasowej, bez tych wszystkich spraw kontrowersyjnych. Natomiast e, u, z drugiej strony udowodnił, że wszyscy ci z obu stron, którzy przewidywali właśnie przestój i zablokowanie rządu, byli w absolutnie e, w błędzie. Co więcej, zapewnił szybkie porozumienie demokratów w kongresie i w Senacie w sprawie planu, który przedstawił w sobotę rano. McCarthy zapewnił bardzo szybkie porozumienie Demokratów w kongresie i w senacie w sprawie planu, który przedstawił, uniknął zablokowania postanowień Izby. Taką ustawą prowizoryczną, która obejmowałaby pomoc dla Ukrainy. No, większość Republikanów, natomiast w Izbie Reprezentantów popierała właśnie taką ustawę czystą, a on właśnie ochronił i siebie, i ich przed ponoszeniem winy za, za właśnie zamknięcie tego rządu federalnego, prawda, czyli za zablokowanie wydatków budżetowych. No, ale z drugiej strony, 21 twardogłowych Republikanów, właśnie z tej <tryk> frakcji protrampowskiej, w sumie porzuciło bardziej konserwatywny plan tymczasowy i udaremniło jego próbę wymuszenia ustaw w sprawie polityki granicznej. Zresztą Macarty powiedział, jeśli ktoś chce wystąpić przeciwko mnie, niech to, niech to po prostu zgłosi. No... Druga sprawa jest taka, że no ci twardogłowi konserwatyści nie odnieśli zbyt wielu zwycięstw po tej właśnie, po tej właśnie ustawie, ustawie tymczasowej, ale z drugiej strony znowu prasa konserwatywna twierdzi, że jest to wielkie zwycięstwo, tak? znaczy, że, że po raz pierwszy udało się zablokować to takie pod stołem finansowanie, finansowanie Ukrainy bez jakichś, Uwarunkowań dodatkowych, bo to jest jeszcze kwestia taka, jak tak naprawdę będzie wyglądała ta odrębna ustawa albo ten odrębny zapis dotyczący Ukrainy już w tym właściwym budżecie. Generalnie prasa też wskazuje, że więcej pracodawców w kongresie popiera Ukrainę niż się jej sprzeciwia, ale znowu Senat i demokraci w Izbie Reprezentantów, a także senatorscy republikanie, którzy właśnie gorąco popierają pomoc dla Ukrainy, i tak się zgodzili na tymczasowe rozwiązanie bez pieniędzy na, dla Kijowa, bo uznali, że wyłączenie rządu federalnego będzie czymś dużo gorszym. Czyli tutaj nie ma tak, że się coś zmieniło zasadniczo w Izbie. W sumie jeszcze na początku tygodnia ponad połowa Republikanów w Izbie Reprezentantów sprzeciwiła się przyznaniu pomocy dla Ukrainy w wysokości 300 milion milionów dolarów. Co znowu postawiło przywódców właśnie partii republikańskiej w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o ewentualną batalię o dodatkowe miliardy, o które wnioskuje, wnioskuje Biały Dom. To jest to. Demokraci. Znaczy twierdzi, twierdzi prasa prodemokratyczna, że demokraci, którzy uniknęli zawieszenia rządu, no to odnieśli zwycięstwo. Jednak no, klub ucierpiał bardzo mocno politycznie ze względu właśnie na policzek związany z finansowaniem dla Ukrainy. Ja dlatego o tym, proszę Państwa, proszę zacząć. to ciągle opowiadam o tym samym, ale proszę zacząć jak w wielkim stopniu, znaczy my nie uwzględniamy najczęściej w ocenie działań państw, jak bardzo polityka wewnętrzna, szczególnie w krajach demokratycznych, bo w krajach niedemokratycznych to naprawdę ma mniejsze znaczenie. Im bardziej niedemokratyczny kraj, tym bardziej e, e, przywódca może sobie powiedzieć państwo to ja i generalnie nie zwracać szczególnie uwagi na opozycję, chyba że ta opozycja może rozpocząć jakąś rewolucję. Natomiast tutaj jest tak, że każda decyzja międzynarodowa może mieć bardzo poważne implikacje wewnętrzne. No i właśnie mamy przykład tego, jak bardzo e, ta pomoc dla Ukrainy, która zaczęła po prostu wzbudzać kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, jak bardzo może podzielić jednak nawet te albo inaczej. jak bardzo może w jakim stopniu może spowodować odejście od chęci głosowania za pomocą dla Ukrainy w sytuacji, gdy na drugiej szali jest po prostu dobro własnego okręgu wyborczego. O to chyba tak by, trzeba byłoby po prostu e, najprościej e, powiedzieć. Na przykład ja tutaj mam taki fajny cytat Stanley Hoyer z, e, Republikanin Steny Hoyer Republikanin Steny Hoyer ze stanu Maryland powiedział, jestem rozczarowany i dałem wyraz mojemu rozczarowaniu, wyjaśniłem panu McCarty'emu i innym osobom, że pozostawienie Ukrainy poza tą ustawą to zła polityka i zły przekaz. To, to zła wiadomość dla Ukraińców, dlatego uważam, że to, że to błąd. No ale z drugiej strony, prawda, republikanie i demokraci cieszą się, że nie ma zamknięcia rządu, czyli to jest trochę też w tym hipokryzji. Następnie mamy no, prezydenta Bidena, tak? no, prezydent Biden jest największym przegranym, co do tego nie ma wątpliwości. Po pierwsze pokazuje się, że nie był w stanie jednak, znaczy nie panuje na pewno nad izbami, nie panuje również nad partią demokratyczną, nawet jeżeli jego intencją było zamknięcie parlamentu i generalnie zamknięcie, zamknięcie w tej chwili rządu federalnego, bo to przegłodzi jak gdyby wszystkich i być może będą za te 2-3 miesiące bardziej skłonni do kompromisów. To się nie udało. Co więcej, obiecał tak naprawdę i chciał wysłać do Kijowa więcej pieniędzy, w sumie 24 miliardy dolarów. Co więcej, Biden w tej chwili całą swoją prezydenturę, proszę zobaczyć, nawet jeżeli były jakieś inne priorytety, czyli mieliśmy powrót umowy atomowej z Iranem, mieliśmy sprawę chińską przecież, Chiny, Tajwan, prawda, rywalizację na Indo-Pacyfiku, to tak czy inaczej, Wojna na Ukrainie jest tak naprawdę kluczem w tej, tej kadencji Bidena. Tak? To jest najważniejsze wydarzenie w jego kadencji i co więcej, pomoc, w tej chwili pomoc już liczona w setkach miliardów, znaczy to już zaczęliśmy drugą setkę, tak? miliardów dolarów, to jest coś, co stanowi powiedzmy 90% aktywności politycznej prezydenta. Takiej pra prawdziwej aktywności politycznej, albo inaczej za zaangażowania Białego Domu. I w takiej sytuacji odmowa finansowania z ISP i to jeszcze z własnej partii no, oczywiście, oczywiście jest jakieś uzasadnienie, ale jednak nie jest bardzo mocne, przynajmniej dla, dla odbiorcy z zewnątrz i może być całkowicie niezrozumiałe. To jest dotkliwa strata. I powstaje pytanie, w jaki sposób, jak teraz Biden poradzi sobie z, po pierwsze, z przeforsowaniem tych kolejnych funduszy, a po drugie, też z jakąś opozycją we własnej partii. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że. Że jakby nie było jego niewielka sprawność polityczna, jak również wiek, w którym gdyby był kardynałem, to byłby już, zdaje się, na emeryturze przymusowej. Ale tutaj tak w stanach nie ma. W związku z tym. W związku z tym jego również wiek, który jest podnoszony, zresztą również przez wiekowego oponenta, czyli Trumpa, pokazują, że być może ta polityka, już polityka, która wymaga niezwykłej w tej chwili energii i sprawności, nie jest jego najmocniejszą stroną, delikatnie mówiąc. Zobaczymy oczywiście, jak się potoczą losy wyborów, ale ja tutaj raczej nie wróżę mu na razie sukcesu, jeżeli takie błędy będzie popełniał dalej. Co więcej, Biden nie może pozostać gdzieś tam na uboczu na tych tych batalii budżetowych, bo jeżeli przegra kolejne głosowanie, proszę pamiętać, że część z tych, którzy głosują, oni nic nie mają wspólnego z Ukrainą, prawda, czyli nie są ani za, ani przeciw. Jest to rozgrywka przeciwko po prostu Białemu Domowi. No, ale jeżeli Biały Dom przekra jeszcze kolejną taką, taką batalię o finansowanie Ukrainy, to będzie rzeczywiście bardzo, bardzo poważny cios i on może naprawdę zaważyć na, na, na wyborach. No. Mamy też ciekawostka, Ciekawostkę dotyczącą na przykład tego, co na temat Grahama, prawda? Senator Lindsey Graham. Otóż Graham powiedział w programie Face the Nation w CBS, bo było właśnie pytanie o to, no dobra, co z tą Ukrainą w takim razie? No bo już mamy po głosowaniu, wiadomo, że Ukraina nie dostała żadnych pieniędzy. I teraz, co się dzieje dalej, tym bardziej, że mamy z drugiej strony tę ustawę graniczną, prawda? Więc Graham powiedział tak: Tym, którzy mówią, że musimy naprawić naszą granicę, no, macie rację, ale ci, którzy mówią, że musimy pomóc Ukrainie, też macie rację. Ci, którzy mówią, że to my musimy zbudować granicę, a znaczy, jak gdyby chronić granicę, nie Ukraina, oni się mylą, tak? Powiedział, że pomoc dla Ukrainy nie będzie samodzielną ustawą. To jest ciekawostka, i zdecydowanie na większość Republikanów w Senacie poprze połączenie bezpieczeństwa granic, finansowania Ukrainy i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych. To ciekawostka. Powiedział Graham, musimy naprawiać, naprawić sprawę azylu, potrzebujemy zwiększenia liczby agentów na ochronie granic, potrzebujemy więcej miejsc czy tam łóżek dla więźniów. No i myślę, że demokraci poprą poważną reformę bezpieczeństwa granic, ale musimy powiązać to z Ukrainą, z tymi, którzy mówią, że musimy właśnie. Czyli tych, którzy musimy, napra musimy naprawić prawda, naszą granicę czy poprawić stan bezpieczeństwa naszej granicy. W związku z tym to jest to, jest to że mamy jakąś perspektywę. Co więcej, jeszcze, Mac jeszcze powiedział, tak samo, że McCarthy pracował, aby uniknąć zawieszenia działalności, rządu oczywiście, pomoże Ukrainie, ale mówi wszystkim w kraju łącznie ze mną, lepiej wyślijcie mi coś przez granicę, aby pomóc Ukrainie. I słusznie stawia takie żądania. Czy chodzi o to, żeby po prostu lepiej, żeby wpisać tę pomoc. Dla Ukrainy do, tego, do tej ochrony granic, tym bardziej, że ta ochrona granic, ta ustawa o ochronie granic znowu jest tym, tą perełką w koronie skrajnych konserwatystów, no i generalnie partii republikańskiej. No co więcej tutaj, więc to jest jak gdyby to, że jakaś perspektywa jest, no ale w tej nowej ustawie o ochronie granic, jeżeli dobrze widziałem, w tej chwili komentarze, ma się znaleźć tylko 6 miliardów. A to przecież nie jest, nie jest ta kwota, o którą się wnioskuje. Z drugiej strony. Graham na przykład powiedział, że jeżeli Senat będzie dysponował silnymi środkami bezpieczeństwa granic, to wówczas możliwe jest, uwaga, finansowanie Ukrainy od 60 do 70 miliardów dolarów na przyszły rok, co jest większą kwotą niż zaproponował Biden. Czyli mamy tutaj taką rozgrywkę. Mamy tutaj taką rozgrywkę, że oto, jeżeli zostanie poparty. Plan owego umocnienia granic, co jest żądaniem Republikanów, to być może Ukraina nawet dostanie więcej, więcej niż by chciała. No i właśnie Graham powiedział też, no bo był pytany, prawda? No dobrze, no ale o co chodzi z tą Ukrainą w takim razie? To dlaczego im pomagamy? No wiadomo, że przeciętny amerykański, amerykański wyborca co prawda w tej chwili popiera, bo tam ponad połowa popiera cały czas pomoc dla Ukrainy, ale nie do końca rozumie. O co tak naprawdę w tej wojnie chodzi? On, Graham powiedział coś takiego i to jest bardzo ciekawa wypowiedź. Powiedział tak, nie straciliśmy ani jednego żołnierza w wojnie na Ukrainie. Wydaliśmy mniej niż 5% naszego budżetu wojskowego, a 50% rosyjskiej armii zostało zniszczone przez Ukraińców. I powiedział drugie zdanie, byliby już na Krymie, gdyby administracja Biden'a nie była tak powolna i nie dała i dała broń, znaczy nie dała im broni, prawda? Czyli dawała broń w odpowiednim tempie. To jest senator Graham, czyli mamy perspektywę następującą. Nie ma zamknięcia rządu federalnego, Ukraina w tej chwili nic nie dostanie, ma, jest 70 dni na opracowanie kolejnych ustaw? Rząd federalny nie został zamknięty, prawda, czyli funkcjonuje tak, jak funkcjonował dalej. Być może pomoc dla Ukrainy zostanie dopisana do ustawy granicznej, ale czy to będzie 6 czy 60, jak nawet Graham mówi miliardów dolarów? Tego w tej chwili nie wiadomo. To po prostu leży w tej chwili na stole i będzie przedmiotem negocjacji. I to negocjacji nie tylko między Republikanami i Demokratami, ale również wewnątrz partii republikańskiej, ponieważ tam można przewidywać jakieś większe zawirowanie. Czy będzie wniosek o odwołanie McCarthy'ego z funkcji spikera Izby? Zobaczymy. Tak się odgrażają Trumpiści. O i tak można by podsumować tę kwestię. A z drugiej strony to też jest pewne signum temporis, bo jednak takiej dyskusji nie byłoby jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy temu. W związku z tym, jeżeli administracja, administracja ukraińska prawdopodobnie powinna też wyciągnąć wnioski, bo być może coś w jej działaniach, Spowodowało, że, te, że coś, co wydawało się być absolutnie oczywiste jeszcze kilka miesięcy temu, przestało być właśnie oczywiste, i do tego i do to, to właśnie dowodem na to są te ostatnie głosowania. Tak na marginesie, w tej chwili. Zbierają się ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Kijowie. Polska będzie, z tego co widziałem, reprezentowana na niskim szczeblu. Jest to spotkanie nieformalne, to jest spotkanie, które jest spotkaniem konsultacyjnym, jak powiedział, powiedział Borrell. No ale też jestem ciekaw sam konkluzji tego szczytu, bo tutaj będziemy mieli na pewno dyskusję też na temat słynnego zboża, a być może jeszcze innych aspektów dotyczących członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Jak warto przypomnieć, że w tej chwili większość państw Unii Europejskiej, większość polityków stoi jednak na stanowisku, że Ukraina jak najbardziej może przystąpić do Unii Europejskiej, jak spełni kryteria. Na razie kryteriów nie spełnia chyba w żadnej w żadnym aspekcie. Również w tych aspektach, które Amerykanie przesłali im jak do do rozważenia reformy państwa, ponieważ tam przy części punktów było odwołanie już do konkretnych norm albo OECD, albo MFW, ale również Unii Europejskiej, szczególnie dotyczącej przejrzystości systemu finansowego. Dobrze, proszę Państwa, to był temat pierwszy. Mam nadzieję, że Państwa zainteresował zawirowania w Stanach Zjednoczonych, zawirowania w polityce amerykańskiej wewnętrznej. Im bliżej do wyborów, tym pewnie będziemy mieli więcej takich kwiatków, ale komunikat jest jeden. Ukraina dostała zero pieniędzy z 24 miliardów, które zakładano, że zostaną przyjęte w kongresie i teraz czekamy na kolejne rozstrzygnięcia w kolejnych ustawach. Szanowni Państwo, temat mamy drugi. Temat drugi jest tematem równie ważnym, ponieważ doszło do... Ataku na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a właściwie na Kwaterę Główną Policji, to Gmach jest MSW, ale kwatera główna policji, niedaleko Parlamentu zresztą, jest to, jest to atak samobójczy, co w ogóle jest ewenementem, jeśli chodzi o, o zamachy dokonywane przez partie pracujących Kurdystanu. No, i oczywiście zamach dokonany przez partie pracujących Kurdystanu, co też jest ewenementem, bo partia pracujących Kurdystanu generalnie, jeśli chodzi o zamachy w miastach, zamachy takie czysto klasycznie terrorystyczne starała się jednak tego unikać. Przedstawiała się jako organizacja partyzancka, prowadząca wojnę gdzieś narodowo-wyzwoleńczą w odległych od stolicy, od stolicy Turcji regionach wschodniej Turcji i generalnie twierdziła, że ta, jeżeli chodzi o te większe zamachy, właśnie jakieś terrorystyczne ataki na prokuratorów, wysadzanie bomb, to nie oni, tylko sokoły wolności Kurdystanu. No, teraz się okazało, że nie, że to oni, to znaczy, że PKK, co więcej Zamach samobójczy, co jest rzadkością, bo zamachy samobójcze są wizytówką w Turcji państwa islamskiego. Inne organizacje unikają tego. Znaczy, oczywiście, kiedyś jeszcze w czasie, nie wiem, drugiej intifady, tak przy okazji, wie, wiem, że Sharon, tak, już Państwu przyznałem rację, oczywiście nie mógł, być, nie mógł być rabin, bo już nie żył. A ja się po intifadzie spotykałem z Sharonem, a nie z rabinem, no bo już nie żył. W związku z tym, tak, to jest przy to było przejęzyczenie. Natomiast wracając do tego, do tej sprawy, w w czasie drugiej intifady, na przykład, palestyńczycy również z Fatachu wysadzali się w powietrze prawie codziennie, no ale później te organizacje, organizacje terrorystyczne odeszły od tego modus operandi i tak naprawdę był używany jeszcze w warunkach bojowych przez organizacje związane z Al-Kaidą przeciwko armii Asada. Natomiast generalnie jako podstawowy modus operandi, czyli coś takiego, bez czego po prostu żadnego porządnego ataku nie mogło być, był używany przez państwo islamskie. Państwo islamskie sobie, można powiedzieć, przywłaszczyło ten pomysł z zamachem tak zwanym samobójczym, albo też zamachem dokonywanym przez, to tak ładnie określają, islamikazę. No ale to, jak się okazuje, też przestało być prawdą, ponieważ PKK dokonało tego ataku na, na gmach. Czy właściwie próbowało dokonać, bo to jest tak, że nie udało się do końca przecież ani wkroczyć do budynku, ani, ani nie udało się pozabijać tych żołnierzy, jest rannych tylko dwóch policjantów. Było dwóch zamachowców. W sumie jeden został, jeden się wysadził w powietrze, to widać wyraźnie na filmie, zdążył podbiec do naprawdę wieży strażniczej do samego ogrodzenia. Drugi został po prostu zastrzelony. Co więcej, jeśli chodzi o ich uzbrojenie, to byli uzbrojeni właśnie tak pół na pół, czyli część e, znaczy mieli i kałasznikowa i mieli karabin amerykański i jeszcze na dodatek wyrzutnie rakiet, którą znowu dysponuje, dysponuje armia Asada. To jest o tyle istotne, bo nie da się bezpośrednio, gdyby mieli samą broń amerykańską, to pewnie zrobiliby wielki prezent prezydentowi Erdoganowi, bo można byłoby w łatwy sposób powiązać uzbrajanie przez Amerykanów PKK w Syrii i zamach przy pomocy amerykańskiej broni w, w Ankarze. No, ale to się nie udało. No tak czy inaczej, jest to zamach na pewno spektakularny. Dawno czegoś takiego nie było. Co więcej, no, byli w stanie przyjechać bardzo blisko parlamentu i notabene PKK, twierdzi, że to był, celowo został tak zamach przeprowadzony, że mogli pojechać kawałek dalej i nie byłoby żadnego problemu, żeby zaatakować na przykład parlament. I to wtedy to znaczy, że jakby, że samą istotą tego zamachu było wysłanie sygnału, a nie zabicie maksymalnej liczby ofiar, tak jak to robi państwo islamskie. No ale to też jest bardzo duży problem dla służb bezpieczeństwa, bo tak czy inaczej nie udało się tego ani wytropić, ani temu zapobiec, pomimo przecież tego, pomimo faktu, że że MIT, czyli ten wywiad turecki, dysponuje przecież potężną agenturą, dysponuje wielkimi środkami, przeprowadza wielkie operacje, aresztując setki osób, tylko być może aresztuje właśnie nie te, które powinien. W związku z tym i tak samo żadnego sygnału wcześniej o tym nie było, żadnego ostrzeżenia, żadnego podniesienia, podniesienia alertu bezpieczeństwa. Natomiast jakie są skutki tego, bo to jest chyba istotne? Otóż. W odpowiedzi na zamachy Turcja przeprowadziła naloty w północnym Iraku, zmasowane bombardowania zniszczyło 20 celów, które należą do partii pracujących Kurdystanu. Ataki miały miejsce na bazy PKK w Garach, Kurk, Metinie i Kandil. Tutaj, jeśli chodzi o, samo, o samo, sam przebieg zamachu, to opisywany jest ten sposób w tureckich mediach, że tutaj. Po pierwsze, że eksplozja miała miejsce w pobliżu również parlamentu i innych budynków ministerialnych. Dwóch terrorystów przybyło samochodem użytkowym około godziny 9.30 przed bramę wjazdową Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i przeprowadziło atak bombozy, to, bombowy, to powiedział Minister Spraw Wewnętrznych. Dodał też, że jeden z sprawców wysadził się w powietrze, drugi został zneutralizowany. Dwóch naszych policjantów zostało lekko rannych, życzę szybkiego powrotu do zdrowia naszym bohaterom, powiedział. Poza tym nasza walka będzie kontynuowana, dopóki ostatni terrorysta nie zostanie zneutralizowany. Natomiast nie było bezpośredniego, bezpośrednio po tym wzięcia na siebie odpowiedzialności, to było chwilę później. Policja oświadczyła też, że w innych obszarach stolicy Turcji przeprowadzano są kontrolę w związku z incydentami z podejrzanymi przesyłkami. Ale jak do tej pory nie było informacji o kolejnych, o kolejnych ewentualnie zamachowcach. Erdogan w parlamencie powiedział: że Złoczyńcy, którzy zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu obywateli, nie osiągnęli swoich celów i nigdy ich nie, i nigdy nich nie osiągną. To jest jakby ta część faktyczna. Natomiast mamy również oświadczenie PKK. Zresztą rzadkie oświadczenie, oni takie oświadczenia tak rozbudowane też rzadko wydają, szczególnie dotyczące owych zamachów. Ja Państwu przytoczę, ponieważ tam jest kilka faktów, one już są uznane, jak gdyby też przez tureckie media, czyli potwierdzają, tak, rzeczywiście, dokładnie tak było. To, są, to, jest, ta brygada, to jest ta brygada, czy ta jednostka PKK, która dokonała ataku. To jest tak, że dziś około godziny 9.30 oddział naszej Brygady Nieśmiertelnych przeprowadził akcję ofiarną przed tureckim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Akcja została wyraźnie zaplanowana na otwarcie parlamentu i w niewielkiej odległości od budynku, który jest uważany za ośrodek masakry i tortur, czyli to MSW. Przeprowadzano go zgodnie z planem, bez żadnych przeszkód. Nasi towarzysze, którzy zrealizowali tę ofiarną akcję, pokonali postulunek wartowniczy i przedostali się do wnętrza strefy bezpieczeństwa. Udało im się i osiągnęli swój cel, jednakże jak zwykle faszystowski reżim AKP wybrał ten czas, aby bezczelnie zaprzeczyć stratom poniesionym w tej akcji i lekceważąc naród i opinię publiczną każdy powinien wiedzieć, że członkowie brygady nieśmiertelnych mogliby osiągnąć zupełnie inny wynik, gdyby tylko chcieli jedynie niewielką zmianą w czasie. Jednak świadomie nie podjęto takiej decyzji, a główny cel, wysłanie niezbędnego sygnału do zainteresowanych organów i poważne ich ostrzeżenie zostało osiągnięty, akcja ta stanowi akt uzasadnionej obrony przed lekceważeniem praw człowieka, które jest deptane w świetle prawa krajowego i międzynarodowego. Przeciwko nieludzkim praktykom i polityce izolacji stosowanej we wszystkich więzieniach w Turcji i Kurdystanie. Przeciwko użyciu broni chemicznej, przeciwko naszym siłom partyzanckim pomimo powszechnego obowiązywania konwencji o zakazie broni chemicznej, przeciwko grabież naszej przyrody i ekobójstwu, uwaga, tego jeszcze nie było w Kurdystanie. Przeciwko uciskowi narodu kurdyjskiego i wszystkich kręgów demokratycznych, jeśli reżim AKP nie zaprzestanie swoich ludobójczych i faszystowskich zbrodni, kontynuowane będą uzadnione działania w sensie rewolucyjnej sprawiedliwości. Ten wymowny akt bohaterstwa, którego dokonano w dniu pierwszego spotkania parlamentarzystów, został poświęcony i tu jest pamięci kogo? Dowódcy pro prowincji Amet, niegdyś dowódcy Brygady śmierci i towarzyszy, którzy polegli wraz z nią. Tę historyczną akcję przeprowadzili nasi przyjaciele, i tutaj są podane dane tych zamachowców i one już są potwierdzone Royhat Zilan i Erdal Shahin. Z szacunkiem i wdzięcznością wspominamy tych nieśmiertelnych apoistów w tradycji samopoświęcenia, którym należy się szacunek. Gratulujemy im oraz wszystkim innym towarzyszom, którzy przyczynili się do tej akcji i życzymy dalszych sukcesów. Więcej informacji: na temat tożsamości odważnego ofiarnika brygady nieśmiertelnych zostanie udostępnionych opinii publicznej w późniejszym czasie. Prezydent Erdogan, zwracając się właśnie do parlamentu, powiedział, że atak terrorystyczny, wymierzony w siedzibę policji w stolicy Turcji wskazuje na to, że terroryzm w kraju znajduje się w agonii, potwierdzając, że terroryści nigdy nie byliby w stanie osiągnąć czego chcieli. Tak na marginesie to ciekawe, bo znajdujący się w agonii, terroryzm jest w stanie uderzyć w centrum stolicy obok parlamentu i, ob i w gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To jest bardzo specyficzna definicja agonii terroryzmu. Czyli, czyli umrze wtedy, kiedy wysadzi pałac prezydencki. Uwagi, właśnie te. W tych uwagach właśnie Erdogan powiedział też, że terrorystom nie powiadła się ostatnia próba zagrożenia pokojowi i bezpieczeństwu obywateli. Nie osiągnęli swoich celów i nigdy ich nie osiągną. Zauważył też, że terroryzm separatystyczny już wiele kosztował Turcję przez ostatnich 40 lat, ale w dużej mierze został rozwiązany w granicach Turcji. Czyli, bo w tej chwili teza turecka jest taka, że w zasadzie PKK w Turcji już prawie że nie istnieje, natomiast. Istnieje oczywiście tylko i wyłącznie dzięki zasilaniu zewnętrznemu, czyli z północnej Syrii i z, i z Iraku. No, ponieważ północnej Syrii nie może bombardować, bo Rosjanie się mu na to nie zgodzili, w związku z tym bombarduje północno, północny Irak, bo nawet jakby się Irak nie zgodził, to i tak nie ma czym przeszkadzać Turkom w bombardowaniach, a od tego, że oczywiście ani armia iracka, ani rząd KRG po prostu nie panuje nad częścią terytorium północnego Iraku. Znaczy, Kontroluje granice, natomiast to co jest w interiorze jest po prostu dzikim zachodem, gdzie między innymi właśnie funkcjonuje PKK i to zarówno w tym wariancie, który atakuje Turcję, jak i w tym wariancie, który atakuje na przykład Iran. Co więcej, Erdogan powiedział: „Będziemy zdecydowanie kontynuować naszą walkę aż do wyeliminowania ostatniego terrorysty, czy to w Turcji, czy za granicą. Powiedział też, że strategia całkowitego bezpieczeństwa, co najmniej 30 km w obrębie naszej południowej granicy i poza nią, nadal obowiązuje. Podjęcie nowych kroków jest tylko kwestią czasu i przygotowania. Dlatego zawsze pamiętajcie, że pewnej nocy możemy na, nagle do was przyjść. I to jest ten tekst, który go używał do tej pory w stosunku do Greków, teraz używa również w stosunku do PKK, prawdopodobnie chodzi o PKK w północnej Syrii. Turecka prasa wskazuje, że od początku tego roku zostało zneutralizowanych ponad 1200 terrorystów z PKK z JPG, ukrywających się za granicą w Iraku i w północnej Syrii. I również według prasy tureckiej od stycznia grupa terrorystyczna PKK i jej syryjskie skrzydło JPG przeprowadziły w sumie 317 incydentów i ataków na obszarach objętych operacjami antyterrorystycznymi Turcji. Chodzi oczywiście o okupowane terytorium północnej Syrii, gdzie ci Kurdowie są u siebie, a 926 terrorystów zostało zneutralizowanych w wyniku natychmiastowej reakcji tureckich żołnierzy. I tutaj przypomina się, że od 2016 roku Ankara przeprowadziła prowadziła trzy udane operacje antyterrorystyczne, aby zapobiec utworzeniu korytarza terroru i umożliwić pokojowe osiedlanie się mieszkańców. To jest tarcza Eufratu 2016, gałązka Oliwna 2018 i źródło pokoju 2019. W tej kwestii zdecydowanie Turcja przebija Rosję, ma jeszcze bardziej pokojowe nazwy wszystkich swoich wojennych operacji. W sumie przypominają również, przypomina również prasa turecka, że w ponad 35-letniej kampanii terroru przeciwko Turcji PKK, która jest organizacją terrorystyczną, jest odpowiedzialna za śmierć ponad 40 tysięcy osób, w tym kobiet, dzieci i Niemowląt. I przypomina się oczywiście, że, że właśnie ta liczba członków PKK spadła już do setek w przeciwieństwie do okresu od lat 80. i, do, i początku XXI wieku, ale grupa ma swoją bardzo rozbudowaną obecność w północnym Iraku, a także w północnej, w północnej Syrii. I władze twierdzą, że w sumie na terytorium Turcji pozostaje nie więcej niż 200 członków PKK. Prawda? Wszyscy inni znajdują się już poza granicami Turcji. No to jak na 200-osobową grupę okazuje się, że grupa jest w stanie przeprowadzić zamach w centrum, w centrum Ankary. I tego zamachu nie udało się zatrzymać, wytropić ani jemu, jemu zapobiec, pomimo tego, że musiał być przecież zamachem no, dosyć dobrze przygotowany. No, nie był to na pewno zamach spontaniczny. Dobrze, proszę Państwa, tyle Turcji i, Turcji i sprawy PKK. Na pewno będziemy do tego wracać. Erdogan od dawna odgraża się interwencją w północnej Syrii, ale ponieważ do północnej Syrii jakby nie było, no nie jest w stanie na razie wjechać ze względu na brak porozumienia z Basharem al-Assadem i z całą pewnością brak porozumienia też z Rosją, a być może również z Iranem, a w związku z tym być może będzie, przygotuje jakąś operację lądową w północnym Iraku, bo tam akurat wjechać może i tutaj. Tak, spory kawałek tego Iraku mógłby, mógłby zająć. Natomiast jeszcze tak wracając, wracając do samej PKK i, to, i tego co w tej chwili się dzieje w Syrii, to tylko tak na marginesie powiem Państwu, że ta rebelia plemion arabskich, które w tej chwili, która w tej chwili atakuje no, PKK właśnie, czyli, czyli SDF, to, są, to jest to 13 do 15 ataków synchronicznych dziennie. Zaczyna sugerować, że to nie tylko Bashar al-Assad, ale być może również Rosja stoi za, właśnie gdzieś, gdzieś za plecami tych plemion arabskich, ponieważ te działania partyzanckie są po prostu za dobrze skoordynowane. No, to Oni muszą dysponować jakimiś środkami, łączności, wywiadem, być może wywiadem lotniczym i z całą pewnością to nie są spontaniczne działania plemienne. To po prostu nie przypomina absolutnie Taką, takiej taktyki bardziej przypomina państwo islamskie, które było bardzo dobrze zorganizowane i miało taką modus operandi. No, atakowanie, na przykład wczoraj zaatakowano 13 celów od Hasaki aż tam na południe, prawie do Albu Kamal. Jednocześnie, oczywiście tam kwestie strat nie są podawane, czy dane dotyczące strat SDF-u, no ale nawet nie o to chodzi. Jeżeli jest ktoś w stanie skoordynować na tak wielkim obszarze ataki partyzanckie, to znaczy, że tam rzeczywiście może Asad stać za tym i gdzieś tam w tle Rosjanie. Oczywiście chodzi o takie zdestabilizowanie tego obszaru, żeby uzasadnić interwencję wojsk syryjskich i wyrzucenie stamtąd no przede wszystkim Amerykanów. I to się chyba jednak dzieje zupełnie nieprzypadkowo, bo jednocześnie przecież Amerykanie zażyczyli sobie wycofania szyickich milicji z granicy, z granicy z Syrią, co by odcięło ten region od możliwości pomocy ze strony właśnie tych irańskich czy proirańskich milicji. W związku z tym być może odpowiedzią na to jest właśnie próba wyrzucenia Amerykanów ze wschodniej Syrii. I to się chyba dzieje właśnie na naszych oczach. No, Powstaje tylko zawsze pytanie, czy jest tam koordynacja z Turcją, czy też nie. Czy Turcy wykorzystają okazję i po prostu zajmą północną Syrię, zajmą Hasakę i nie będą się przejmowali już wtedy ani Amerykanami, którzy będą w odwrocie, ani Rosjanami, którzy no, nie zdążą tam nic zrobić takiego, żeby Turków powstrzymać. No dobrze, szanowni, to, jest, to, był temat, to był temat Turcji, mamy temat trzeci. Temat trzeci jest krótki, ale ponieważ opowiadałem Państwu o puczu w Gabonie. I to jest pucz w Gabonie, gdzie generał Bris Oligui Nguema pod koniec sierpnia usunął przywódcę środkowo afrykańskiego kraju Alego Bongo który rządził Gabonem od 2009 roku i który chciał, miał ochotę na kolejną kadencję. Wynik wyborów został uznany za oszustwo przez opozycję i doszło do wojskowego zamachu stanu, gdzie właśnie pan generał Nguema stał się tymczasowym prezydentem. Warto powiedzieć, że, że ta dynastia Bongo, która rządzi Gabonem nieprzerwanie przez prawie cały okres niepodległości, również doprowadziła do tego, że cały czas stosunki z sąsiednim Kongo były notorycznie napięte. I właśnie Oligui powiedział, że jego wizyta, bo właśnie pojechał do Konga, ma na celu poprawę więzi i złagodzenie międzynarodowej izolacji Gabonu po zamachu stanu. E, powiedział, przybyłem, aby konsultować, omawiać i wymieniać z prezydentem e, informacjami, które są dla nas również kluczowe w regionie i które mogą przekazać władzom światowym to, co zrobiliśmy. To także sprawa złagodzenia sankcji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny zajmiemy nasze miejsce wśród narodów. Gabon został właśnie po tym puczu zawieszony, w Unii Afrykańskiej i Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Środkowej. ECCAS, prawda, nakazał także natychmiastowe przeniesienie swojej siedziby z Libreville w Gabonie do stolicy Gwinei Równikowej Malabo. Po rozmowach, prezydenta Konga, po rozmowach z prezydentem Konga nie było już pytań do reporterów, więc. Nie było takiej konferencji prasowej, ale minister spraw zagranicznych powiedział, że Oliguji jest człowiekiem pokory i pojednania. Uważam, że Gabończycy powinni go poprzeć, a poza Gabańczykami także Kongijczycy, także nasi bracia w Afryce Środkowej. Eee. I tutaj powiedziano też, wiemy, że w Libreville nastąpiła zmiana. Najważniejsze, że nie doszło do rozlewu krwi. Rzadko widzieliśmy taką zdecydowaną zmianę reżimu bez e, jakichś krwawych wydarzeń. Kongo i Gabon to w rzeczywistości ten sam kraj. Musimy niestrudzenie pracować i mieć dobre relacje. No Oligui. Pojechał na drugą zagraniczną podróż swoją od czasu, kiedy został w zeszłym miesiącu zaprzysiężony na tymczasowego prezydenta Gabonu przez Huntę. Same rozmowy toczyły się w pobliżu Ojo, w środkowym Kongo. Warto też powiedzieć, że w samym Gabonie, już o tym opowiadałem dużo, więc tak przypominam sobie czego nie opowiadałem, ale to chyba wszystko opowiadałem wtedy, kiedy doszło do przewrotu. Warto też powiedzieć, że wielu mieszkańców Gabonu dostrzegło postrzegało Alego Bongo właśnie jako dyktatora, de facto, chociaż był wybranym prezydentem, i że ten zamach stanu był raczej aktem wyzwolenia niż aktem jakimś sprzeciwiającym się władzy demokratycznej. Oligui obiecał przeprowadzenie wolnych, przejrzystych i wiarygodnych wyborów. Jak zwykle, zresztą, hunty tak mówią, ale nie podano żadnych ram czasowych. Czyli mamy, czyli mamy tak, przewrót w Gabonie, próba normalizacji z Kongo i przez to wyjścia z Gabonu z izolacji. W Gabonie akurat ten zamach stanu był bezkrwawy. No i ostatnia rzecz, dosyć istotna, że, że w przeciwieństwie do tych wszystkich innych zamachów stanu w środkowej Afryce i zachodniej Afryce, w Gabonie nie ma na razie żadnych przejawów na próby zapraszania grupy Wagner na przykład. Czy, czy zapraszania Rosji, czy generalnie jakichś elementów dekolonizacyjnych. Znaczy, być może skorzystano, rzeczywiście splagiatowano trochę, trochę fakt, że zaczęły być modne zamachy stanu, natomiast tutaj raczej nie ma czynników zewnętrznych i raczej nie ma umiędzynarodowienia tego, tego konkretnego zamachu, co jest rzeczą rzadką, jak widać, bo Większość puczy w Afryce jest jednak bardzo mocno międzynarodowiona i można ją wpisywać nawet w jako element wojny hybrydowej Rosji przeciwko Zachodowi. Tak? To tutaj Gabon prawdopodobnie do tej grupy nie należy. No dobrze, proszę Państwa, i ostatni temat, tylko taki krótki, właśnie że się Państwo też, dużo mówię o Izraelu, w związku z tym warto też zrozumieć politykę nie tylko zagraniczną, ale i wewnętrzną tego kraju. Mamy dzisiaj na pierwszych stronach gazet akurat izraelskich rabiego, naczelnego rabina Izraela, sefardyjskiego rabina Izraela, dodajmy, Icaka Józefa, który dzisiaj powiedział, że zdolności umysłowe świeckich Żydów, ze względu na to, że jedzą niekoszerną żywność, są upośledzone i dlatego trudno im pojąć pewne rzeczy. Powiedział tak: Obserwuje wszystko, co dzieje się w obrębie społeczności świeckiej, i jest ona w stanie zagrożenia. To są ludzie, którzy nie znajdują satysfakcji w życiu, wszystko kierują, wszyscy kierują się pragnieniami, czy wszyscy kierują się pragnieniami tego świata. To są biedne dusze. Oni są o nas zazdrośni. Widzą sektor Heredii, prawda, czyli ortodoksów, jako święta i dzieci, wszystko, i są zazdrośni o wszystko. A nienawiść rodzi się właśnie z zazdrości, no i są po prostu z tego powodu po, z tego powodu upośledzeni. Wezwał też organizacje religijne do promowania właśnie tego ultraortodoksyjnego stylu życia wśród świeckich Izraelczyków. No więc jakie są reakcje na jego wypowiedź? No ale to, wiecie Państwo, to jest wypowiedź w telewizji, to jest wypowiedź, która poszła też w świat, no więc to oczywiście spowodowało to duże zamieszanie polityczne. Pamiętajmy o tym, że, że w tej chwili Izraelem rządzi układ polityczny, który jest no, z tej samej strony niby, z której, z której właśnie naczelny rabin. Otóż no, lider opozycji Jarla Pitt, Państwo pamiętacie, człowiek o trzech babciach, znany w Polsce świetnie, Skomentował, powiedział, że Józef błędnie przedstawił swoją rolę, mówiąc, że nie jest on naczelnym rabinem Izraela, ale raczej rabinem głośnej mniejszości, która potępia miliony Żydów, którzy służą w armii, ryzykują życie, pracę i wspierają ten naród. W jednym aspekcie ma rację poczuli się dziś wieczorem nieco głupio, kiedy zdali sobie sprawę, że to oni finansują jego pensje. To dobra w sumie odpowiedź. Przewodniczący Izrael Bejtenu, Avigdor Lieberman powiedział, jedyną głupotą w Twoich wypowiedziach jest fakt, że świeckie społeczeństwo finansuje i płaci pensję komuś tak niedoinformowanemu jak Ty. A członek jego partii, Julia Malinowski, dodała, z wypowiedzi naczelnego rabina Józefa wynika, że nawet spożywanie wyłącznie koszernej żywności nie zapewnia głębokiej mądrości. O, i takie mamy dyskusję dzisiaj w, z okazji świąt w w Izraelu. No tak, przy okazji, przyznacie Państwo, że ta scena polityczna jest dużo bardziej wesoła niż nasza. U nas takich jednak fajnych kwiatków nie ma. Proszę Państwa, dobrze, kończymy. To są wszystkie tematy, które dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Ja mam nadzieję, że da się oglądać ten odcinek, pomimo mojego koszmarnego uczulenia, którego dostaję tutaj, gdzie nagrywam. W każdym razie Proszę Państwa, teraz mamy fatwy. No bo czym, mógłby, czym byłby, czym byłby na taki e, odcinek bez fatw? No po pierwsze, mamy e, dobre pytanie. E, pan, który się nazywa ZB Top 4140 zapytał się, czy Irak zmierza w stronę stania się państwem bardziej kurdyjskim niż arabskim. E, nie, znaczy tak nie jest. W Iraku na północy rzeczywiście w zwarty sposób mieszka mniejszość, w tym miejscu akurat większość, kurdyjska. Natomiast nie ma w ogóle ani takiej opcji, ani takiej możliwości. Irak jest bardzo wyraźnie podzielony mniej więcej w okolicach Kirkuku rozpoczyna się i ziem, na północ od Kirkuku zaczyna się ten obszar, w którym dominuje żywioł kurdyjski, na południe od Kirkuku jest. Dominuje żywioł arabski, tutaj nie ma żadnych takich planów ani możliwości. To, co natomiast jest ciekawego w sprawie kurdyjskiej, to to, że teoretycznie zgodnie z konstytucją powinno dojść do podziału, czyli do wyznaczenia wyraźnie granicy autonomii kurdyjskiej. Natomiast to się nie, nie wydarzyło i się prawie na pewno prędko nie wydarzy, co by też ułatwiło trochę rządzenie całym tym regionem. W związku z tym mamy taki obszar. No takiej, jakby powiedzieć, niepewności, bo to trudno powiedzieć, że to jest jakaś granica. Z jednej strony mamy gdzieś wojska peszmergów, z drugiej strony mamy, mamy milicje szyickie, hasztalszami, które kiedyś próbowały w ogóle najechać na północny Irak, ze względu na to, że klan Barzanich ogłosił niepodległość, no ale to już, jest, to już jest przeszłość, tego to już nie wróci. I to jest tak naprawdę region, w którym trudno powiedzieć, kto sprawuje kontrolę, właśnie tam też nam się pojawia często państwo islamskie, właśnie ze względu na ten brak wyraźnej granicy i kontroli, ale... Nie ma w tej chwili planów oddzielenia północy Iraku, czyli, czyli proklamacji niepodległości. Raz to zrobiono i to po prostu zupełnie nie wyszło. Nie ma konsensusu wokół tego wśród samych chyba Kurdów irackich. I po drugie, nie ma na pewno żadnej, żadnych planów zwiększania obecności czy rozszerzania tego, tego terytorium Iraku, oczywiście. Natomiast zupełnie inaczej ta sytuacja może wyglądać wtedy gdyby na przykład w północnej Syrii, czy właściwie w północno-wschodniej Syrii nagle Kurdowie ogłosili niepodległość. No znowu, mało prawdopodobne, bo znowu ci Kurdowie w północno-wschodniej Syrii związani z PKK, oni mają zupełnie inną agendę, mają zupełnie inny model państwa, to jest państwo, to nie jest państwo narodowe. W związku z tym dopóki tam rządzi PKK, nie będzie takiej, takiej deklaracji, bo wtedy rzeczywiście mogłoby dojść do jakichś nieprzewidywanych wydarzeń w północnym Iraku. Na razie tak nie jest. I na razie się na to nie zanosi. No dobrze. Mamy pytanie numer 2. Pani Syrena PZ7706. Panie Wojciechu, pozwalam sobie ponowić pytanie o czerwoną linię dla użycia broni atomowej przez Indię i Pakistan w obliczu obecnego stanu konfliktu o Kaszmir, to znaczy likwidacja autonomii regionu przez Narendra Modiego. W doktrynie wojskowej oby, obu krajów, i to wiemy, mamy taki dowód eksperymentalny, to znaczy to się wydarzyło, broń atomowa ma służyć wyłącznie obronie. Co więcej, rzeczywiście Imran Khan, kiedy był premierem, wtedy kiedy doszło do wielkiego zamachu na indyjskich żołnierzy w Kaszmirze i oczywiście, i oczywiście obwiniono słusznie za to Lashkar i Taiba, no, Lashkarów prawda, to jest taka organizacja, ona zmieniała swoją, zmieniała swoją nazwę wielokrotnie, ale jest to organizacja terrorystyczna, która działała legalnie na terenie Pakistanu, ona była przerzucana i członkowie byli przerzucani przez granicę. Miała swoje obozy szkoleniowe, siedzibę w Lahur, natomiast, natomiast była przerzucana przez granicę do Kaszmiru, tam dokonywała ataków na, na armię indyjską i po jednym z takich ataków Indie były gotowe do wojny, wysłały swoje samoloty, samoloty zbombardowały terytorium Pakistanu, samoloty zostały zestrzelone przez przynajmniej dwa samoloty przez przez pakistańskie F-16. Był taki moment, i ja akurat wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, ja byłem wtedy w Pakistanie, więc miałem okazję to obserwować. Wprowadzono zaciemnienie w Karachi, odwołano, odwołano urlopy policjantów, ściągnięto lekarzy wszystkich do szpitali, tam zaczęto tworzyć banki krwi. Flota wyszła w morze, więc to już był taki moment, gdzie w zasadzie wszyscy przewidywali operację lądową indyjską. Wiemy już. Z zapisków późniejszych, że ta eskalacja wywołała panikę, zarówno wśród Rosjan, którzy byli, czy są do dzisiaj tradycyjnymi sojusznikami Indii, jak i Stanów Zjednoczonych, które no nie planowały wojny w tej części świata. Co więcej, Imran Khan powiedział, że w przypadku wtargnięcia Wojsk indyjskich na terytorium Pakistanu. Na, powiedzmy sobie, Indie, gdyby tak na poważnie próbowały wtargnąć, czyli nie byłaby to wojna ograniczona, ale taka wojna, gdzie rzeczywiście przerzuciłyby znaczną część armii, to byłyby w stanie, chociaż ludnościowo mają gigantyczną przewagę, mają ten potencjał mobilizacyjny. Co prawda, ta ich armia jak na razie w tych wszystkich działaniach wygląda trochę operatko, operatkowo, no ale poradziła sobie, jakby nie było z Pakistanem, na przykład w Bangladeszu. Jakby było dzisiaj nie do końca wiadomo. No krótko mówiąc, był taki moment, że ta, że ta armia indyjska miała wkroczyć do Pakistanu, że Pakistan przewidywał klęskę konwencjonalną i Imran Khan powiedział, że w takiej sytuacji Pakistan użyje wszelkich dostępnych środków, w tym broni nuklearnej. Jak mówię, wywołało to wielką panikę tutaj również w Waszyngtonie, w związku z tym użyto jakichś nie, nieznanych nam doty, dotychczas, bo nie wiemy, jakich argumentów użyto, ale użyto takich argumentów, że strony się wycofały, tak, czyli doszło to do deeskalacji, ale zarówno wiadomo, że wtedy była Rosja za, zaangażowana w to po stronie indyjskiej, przynajmniej jak i Stany Zjednoczone bardzo mocno po stronie pakistańskiej i do niczego nie doszło. Ale wiadomo, że to jest właśnie ta czerwona linia, czyli dla Pakistanu wejście wkroczenie na terytorium wkroczenie na terytorium Pakistanu i zagrożenie bytowi tego państwa. No, trzeba pamiętać, państwa, że tak naprawdę z granicy indyjskiej do Lahur to jest może nie na piechotkę, ale, ale to jest, jest bardzo blisko. Co więcej, dalej można pojechać Pojechać i dojechać do Islamabadu, więc tak naprawdę zajęcie Lahur, zajęcie Islamabadu, zajęcie w ogóle odcięcie całej północy nie byłoby bardzo skomplikowane dla dobrze wyszkolonej współczesnej armii. Natomiast albo ewentualnie armii dostatecznie licznej, jeżeli już mówimy o armii indyjskiej. Więc z całą pewnością to jest ten moment. Indie nie do końca wiadomo. Znaczy wiadomo w doktrynie, że dokładnie to samo, czyli zagrożenie, zagrożenie funkcjonowania państwa, użycie oczywiście przez drugą stronę broni nuklearnej, albo broni masowego rażenia. To jest taki standard. Natomiast nie było do tej pory takiej sytuacji, w której Indie zagroziłyby użyciem broni nuklearnej wobec kogokolwiek, więc nie wiemy gdzie tak naprawdę ta czerwona linia ta czerwona linia przebiega. Natomiast faktem jest, że konflikt o Kaszmir to jest kolejny konflikt, który jest konfliktem zamrożonym, to jest konflikt, który w każdej chwili może się przerodzić w jakieś powstanie tam lokalnie i później ewentualnie w pełnoskalową wojnę. Tym bardziej, że już mieliśmy, no, mieliśmy dwie wojny i jeszcze wojnę o Kargil. Prawda? mieliśmy zresztą ileś bardzo dużo incydentów granicznych między Indiami i Pakistanem, ale to są wszystko działania bardziej i hybrydowe. Dowe nawet, a z, całą, a z całą pewnością asymetryczne, a nie pełnoskalowa wojna, gdzie używa się broni nuklearnej. To tak? W dużym skrócie. Dobrze, teraz pan e, Wójcik 7757. Jak wygląda szkolnictwo wyższe w krajach arabskich? Czy z punktu widzenia europejczyka jakaś uczelnia byłaby godna polecenia ze względu na poziom nauczania i bezpieczeństwo osobiste? Czy są interesujące różnice, ewentualne plusy studiów tam dla na przykład Polaka w sposobie nauczania? Czy jednak, jeśli jest to możliwe, ucieka się stamtąd na uczelnie zachodnie? Nie, proszę Państwa, to jest tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, że państwa arabskie są, są no niejednolite bardzo. To tak samo, jakbyśmy zapytali się, jak ma się szkolnictwo wyższe w krajach słowiańskich. Mamy trochę tych krajów słowiańskich, ale naprawdę zasadniczo się od siebie różnią. Macie Państwo, jak zobaczycie sobie ranking. 100 najlepszych uniwersytetów, to macie Państwo kilka uczelni z Bliskiego Wschodu, stać je na zatrudnianie noblistów, stać je na naprawdę pompowanie wielkich pieniędzy w, w uniwersytety. Natomiast tak, tak na marginesie, tak czy inaczej, jak przychodzi co do czego, to i tak dzieci oni wysyłają na zachód. Natomiast trzeba też odróżnić takie normalne studia, czyli studia nazwijmy to świeckie, od studiów, od studiów językowych czy od studiów koranicznych. No, z całą pewnością, jeżeli ktoś chce studiować i badać islam jako taki, no to z całą pewnością znajdzie w krajach arabskich dużo lepsze uczelnie niż, najlepsze uczelnie niż najlepsze uczelnie zachodnie, chociażby ze względu na to, że znaczna część źródeł znajduje się po prostu w krajach arabskich, a nie w zasobach, a nie w zasobach zachodnich, więc miłośnicy różnych dialog, dialektów języka arabskiego. Czy, czy studiów tego typu, studiów orientalnych, można powiedzieć, z całą pewnością takie studia mogą być niezwykle wartościowe i w ogóle unikalne w skali nawet polskiej, jeżeli ktoś tam sobie zostanie, nie wiem, zrobi doktorat na, na przykład na Alazar, prawda, w Egipcie, to z całą pewnością będzie miał wiedzę dużo większą niż może mu dostarczyć uczelnia europejska. Z drugiej strony, z drugiej strony są bardzo, czy niektóre dobre uczelnie, nie wiem, ja znam osobiście, na przykład poznałem się kiedyś z rektorem, Uniwersytetu w Tunisie. No, był rzeczywiście to jest uniwersytet bardzo, bardzo fajny. Tyle tylko, że znowu on szczyci się tym, że ma bardzo dużo na przykład wykładowców gdzieś tam z Sorbony, z Francji. Przyjmuje oczywiście studentów z zagranicy, ale właśnie głównie na kursach języka arabskiego. Znaczy to jest jak gdyby tym, co, co daje mu przewagę. Chociaż na przykład szczyci się też tym, że, że przyjmuje również z tej całej frankofońskiej północnej Afryki, przyjmuje studentów, bo jest uczelnią bardzo dobrą, ale dobrą ze względu na to, że jest tak bardzo, no, nazwijmy w cudzysłowie, europejską, tak? znaczy, to jest europejskie kurikulum czy międzynarodowe, a nie jakieś specyficznie lokalne. Czyli reasumując, jeśli chodzi o uniwersytety, tak oczywiście tam są dobre uniwersytety, tym bardziej, że niektóre z nich mają po prostu więcej pieniędzy niż dowolna polska uczelnia, krótko mówiąc, i mogą sobie pozwolić na zatrudnianie kontraktowo wykładowców z całego świata, których po prostu polska, polskie uczelnie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ile płacą, nawet nie będę mówił, ale niedużo płacą, delikatnie mówiąc. W związku z tym tam rzeczywiście są te uczelnie znakomicie dofinansowane, jeśli chodzi o programy badawcze, jeśli chodzi nawet właśnie o różnego rodzaju sławnych naukowców zatrudnianych na kontrakty i tak dalej. Natomiast, natomiast z drugiej strony są unikalnymi są na pewno wszystkie te studia lokalne. Na przykład są znakomite, znakomite, e, znakomite fakultety, również w takich krajach, gdzie. Jakby to powiedzieć, ten, ten uniwersytet sam w sobie może nie jest taki super cudowny, e, można powiedzieć, jest tylko i wyłącznie poprawny, gdybyśmy oceniali go no, z punktu widzenia jakiegoś porównywania e, uczelni, z punktu widzenia wiedzy, e, rozmaitości, przedmiotów, bardzo często również różnych ograniczeń lokalnych, co wolno, a czego nie wolno uczyć. Natomiast są na przykład takie perełki, jak różnego rodzaju wydziały, które na przykład badają, no, dajmy na to w Islamabadzie no, terroryzm. To są to, to rzeczywiście tamtejsze, tamtejsze publikacje, nieliczne są wydawane w języku angielskim niestety. No są bardzo unikalne, bo oni mają dostęp do wszystkich możliwych źródeł. Tam w, lokalnie z regionu wszystko to, co w, czy w Sindii, czy w Urdu, czy w Pasztu jest publikowane i to w niewielkich... Ilościach, to trafia tam, prawda? I oni są w stanie analizować, dokum znaczy pracować na dokumentach i pracować na źródłach. Znaczy, ja nie mówię, że mogą, że mogą również zadzwonić do, 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 do kolegi, który właśnie jest szefem organizacji terrorystycznej, żeby go dopytać o jakichś kwestiach ideologicznych, no ale są w każdym razie w stanie pracować na źródłach, czego, czego już europejskie uniwersytety nie najczęściej muszą korzystać z opracowań, z tłumaczeń, z fragmentów. Czasami te fragmenty są, nie mają się nijak do rzeczywistości, już. Parę razy takie dokumenty trafiłem, gdzie później przez przypadek trafiłem na źródło i to były dwie zupełnie, dwie, dwa zupełnie różne dokumenty. Po prostu ktoś popełnił błąd w jakimś translatorze i później tak chodziło i ludzie jeszcze cytowali się nawzajem, więc to tak mniej więcej chyba wygląda. No mam nadzieję, że, że odpowiedziałem na pytania, I też trzeba pamiętać, no kraj po kraju, tak? Bogate kraje takie jak Arabia Saudyjska, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą sobie pozwolić na finansowanie uczelni wyższych, a z drugiej strony proszę zobaczyć, jak wielu studentów saudyjskich na przykład studiuje również w Polsce. Znaczy, że coś tam, że, 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 że samo podpompowanie się w rankingu międzynarodowym wcale nie musi oznaczać, że to jest tak znakomita, znakomita uczelnia. Wystarczy zobaczyć, jakie są kryteria tych rankingów i podpompować w odpowiednie wskaźniki. No ale dobrze, to jest jak gdyby, to jest, to, to jest kwestia takich teoretycznych rozważań. Także na pewno mogę polecić tam studia, właśnie jakieś językowe, orientalistyczne, znaczy to, co my rozumiemy jako orientalistyczne. Tak? To z całą pewnością tam Państwo znajdziecie dużo, dużo ciekawsze oferty niż, niż w Europie. No dobrze, mamy w takim razie kolejne pytanie. Bionik Frog. Jak są postrzegani dyktatorzy tacy jak Kanafi, Saddam Hussein i inni basiści? W innych krajach Bliskiego Wschodu, jak Arabia Saudyjska, Liban, i tak dalej. Znaczy, jeśli chodzi o Liban, to trudno powiedzieć, bo Liban akurat ma tak ogromną plejadę poglądów politycznych reprezentowanych w społeczeństwie i w, i w samym parlamencie, że ja bym go wyłączył, ale rozumiem, że pewnie chodzi o, prędzej właśnie o takie miejsca jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Oman, nawet Egipt, i tak dalej. Jeśli chodzi o socjalizm arabski, no to był tak samo traktowany, czyli tak samo postrzegany jak w krajach jak komunizm wschodnioeuropejski. To znaczy to jest tak, że była to ideologia, która tego tak zwanego socjalizmu arabskiego, który w pewnym momencie już się tak wypaczył, że on już nie miał nic wspólnego z socjalizmem, a bardzo dużo po prostu z tworzeniem struktur władzy dla wspierania tego albo innego dyktatora. To, czy mówimy tutaj właśnie o Syrii, czy mówimy o Iraku? I z całą pewnością był no, jako taki odrzucany. No, wszystkie, te, wszystkie te systemy po pierwsze były a przynajmniej deklarowały się jako ateistyczne, w związku z tym no, nie mogły być dobrze postrzegane przez monarchie, które, których władza opierała się jednocześnie na jakimś uzasadnieniu duchowym. Po drugie, no, monarchie dziedziczne, które znowu były zagrożone przez ów element socjalistyczny czy socjaldemokratyczny władzy owych państw, chociaż tak jak powiedziałem, tamtego, tamtej demokracji było niewiele i socjalizmu też jeszcze mniej. Bo tak naprawdę one gdzieś tam powstawały te, te ideologie dzięki pewnemu i zawascynowaniu lewicą z elit politycznych, elit politycznych bardzo często wykształconych na zachodzie, którzy ze swoich uniwersytetów we Francji, w Stanach, w Wielkiej Brytanii przywozili później do siebie pewien duch rewolucyjny. I potem był ten duch rewolucyjny realizowany po prostu w takiej czy innej formie w tych krajach arabskich, więc byli po prostu źle, źle postrzegani. No, po prostu byli postrzegani jako zagrożenie ideologiczne, jako zagrożenie polityczne, jako rewolucjoniści dla tych, którzy oczywiście wierzyli w same idee, natomiast później same państwa tak czy inaczej przekształcały się w dyktatury, jakkolwiek by się nie nazywały. Takie trochę wypaczenie typu radzieckiego, prawda? Kult, jednostki, partia służy do uzasadniania, znaczy partia tworzy jednocześnie administrację i elitę władzy, awans tej partii oznacza awans w strukturze administracyjnej i tak dalej. Więc no, tak samo jak, jak państwa socjalistyczne w bloku kapitalistycznym, tak samo ci basiści byli odbierani w innych krajach arabskich, przynajmniej przez elity. Natomiast z całą pewnością też nie stanowili inspiracji, można powiedzieć, rewolucyjnej. To właśnie dlatego bractwo muzułmacheńskie było dużo bardziej atrakcyjne, bo ci wszyscy basiści, pomimo używania owego socjalizmu gdzieś tam na sztandarach, no dalecy byli od bycia ruchami, Rewolucyjnymi i jeszcze prowadzącymi do rewolucji w innych krajach. To już, to, to, to może to gdzieś funkcjonowało na początku, na początku pojawienia się tych ruchów, ale w momencie już takiego dojrzałego tego socjalizmu arabskiego, czy to, proszę zobaczyć, mamy dyktatora Kaddafiego, dyktatora Saddama Husajna, gdzie mamy tutaj element rewolucyjny. Otóż Homeini był większym rewolucjonistą, bo to ten płomień rewolucji chciał, chciał nieść do innych, do innych krajów. Dobrze proszę Państwa, to jest. Mam nadzieję, że to mniej więcej nad odpowiedziałem na to pytanie. Mamy kolejną fatwę. Część organizacji szyjskich, na przykład Mujahedini ludowi, w swoich symbolach mają elementy odwołujące się do komunizmu: sierpy, czerwone gwiazdy i itp. W jaki sposób łączona jest ideologia komunistyczna, która jest założenia ateistyczna i antyklerykalna, przynajmniej w wersji, która była proponowana u nas z islamem. A to jest bardzo ciekawe. Ja sobie poczytałem kiedyś, akurat mogę powiedzieć o samych Mujahedinach ludowych, bo to też mnie zainteresowało, czym jest tak naprawdę ta, ta, or, czym była ta organizacja, bo w tej chwili jest oczywiście czymś zupełnie innym, ale czym była ta organizacja, że właśnie mówiono, o tym, że są to z jednej strony mujahedini, z drugiej strony ludowi. Otóż bardzo sprytnie dokonano połączenia tej martyrologii Husajna, imama Husajna i generalnie samego faktu bycia prześladowanymi przez władców. Czyli krótko mówiąc uznano, czyli uznawano, że szyizm jako taki, ten szyizm jak w stanie czystym, można powiedzieć, jest... Wiarą i ideologią rewolucyjną. Że co więcej, oczywiście wiara pochodzi od Boga, ale sam fakt, sam jak gdyby istnienie prawda, imamów, ukrytego później imama, samo fakt permanentnego ukrywania się przez przed prześladowaniami, a to umajadów, a to abbasydów, powodował, że w naturalny sposób uznawano, że, że szyizm jest religią prześladowanych, że szyizm jest prze, religią biednych, prześladowanych, że, szy, że szyizm jest religią rewolucjonistów, że władcy, prawda establishment, arystokracja jest właśnie po stronie... Uciskających, to są to jest najczęściej oczywiście sunnicka, natomiast szyici są właśnie tymi, którzy są uciskani, i w ten sposób odtwarzano jak gdyby walkę klas, e, nakładając tę kalkę walki klas na, na walkę właśnie szyitów z sunnitami, prawda? Czyli, czyli zrewol zrewoltowanej biedoty, zrewoltowanych, prześladowanych, e, prześladowanych e, re, rewolucjonistów przeciwko właśnie satrapom, władcom, przeciwko aparatowi opresji. Czyli stwierdzono po prostu, że, że, że z jednej strony oczywiście rewolucja jak najbardziej socjalistyczna, tak? Ale tak naprawdę pierwszym marksistą, pierwszym komunistą był tak naprawdę imam Hussein. Że on jest tym symbolem tego oporu rewolucyjnego. Tak to sobie zestawiano, może pokrętnie, ale powiedzmy dla mas wystarczyło. I poza tym trzeba pamiętać też, że, że My w tej chwili postrzegamy te państwa i organizacje muzułmańskie jako bardzo ekstremistycznie nastawione do wiary. To znaczy, w tym sensie, że jak już się jest tym muzułmaninem, trzeba przestrzegać wszystkich zasad, tych, których się no, powinno przestrzegać, jako bycie muzułmaninem. Natomiast, natomiast szczególnie wtedy, kiedy te organizacje powstawały, to była tam taka kategoria zresztą do dzisiaj w wielu krajach arabskich funkcjonuje kategoria u nas to się nazywa wierzący niepraktykujący. Czyli jest muzułmaninem, to znaczy, że modli się w piątek, jak pamięta, urodził się muzułmaninem, zresztą będzie wychowywał dzieci na muzułmanów. Niektórych zasad przestrzega, niektórych nie przestrzega. <laughs> Oczywiście przez ekstremistów jest uznawany wtedy za absolutnego nie muzułmanina, natomiast taka klasa, wielka klasa obywateli w tych krajach funkcjonowała, no szczególnie właśnie w Iranie, prawda, w czasach jeszcze szacha. <laughs> Dopiero ekstremizm religijny to jest trochę późniejszy, no, późniejszy okres. Więc możliwe były właśnie takie konglomeraty. No, mieliśmy Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. No niby jest frontem całkowicie świeckim, a z drugiej strony, prawdopodobnie składającym się z samych muzułmanów, tylko że muzułmanów można powiedzieć z domu, a nie z ideologii głoszonej, prawda? Z ideologii teologii głoszonej. <kluw> Więc mniej więcej chyba tak to wyglądało również z mujahedinami ludowymi. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam o patronacie. Na patronajcie możecie Państwo zejść sobie pod odcinek. Tam w opisie macie odpowiedni link. Przypominam o zbiórce na kompa. To już 23% zostało zebrane, więc dziękuję Państwu za tą akcję i zapraszam jeszcze. I Jeszcze proszę bardzo oczywiście o pytania do fatw. No, mam nadzieję, że tych pytań pojawi się trochę więcej i będę mógł, miał z czego wybierać. Będę mógł Państwu na te fatwy odpowiadać. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę, i oczywiście polecam podawać dalej, komentować, promować ten kanał. Będzie rozwijał się tylko wtedy, kiedy państwo go po prostu będziecie oglądać i będziecie go promować. Dziękuję bardzo za uwagę i. В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.